Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zdecydował o unieważnieniu kolejnego przetargu na nową bibliotekę. W tej chwili trwają prace mające na celu wprowadzenie zmian w projekcie, które pozwolą na obniżenie kosztów inwestycji. Kolejny przetarg, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Nowy projekt ma zostać odchudzony. W praktyce oznacza to, że usunięte zostaną te elementy, które są najbardziej kosztowne, a jednocześnie nie są niezbędne do dobrego funkcjonowania biblioteki. Jedną z takich rzeczy jest m.in. sala multimedialna, z której najprawdopodobniej nie zrezygnują zupełnie, ale jej wyposażenie zostanie znacząco ograniczone. Jeżeli w przyszłości znajdą się pieniądze na doposażenie i rozbudowanie, będzie taka możliwość. Przypomnijmy, przy obecnym projekcie na modernizację budynku przy placu Meciga 25 i dostosowanie go do potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej, inwestycja została wyceniona na nieco ponad 23 miliony 700 tysięcy złotych, z czego 85% kosztów miała pokryć dotacja, jaką Leszno otrzymało z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tymczasem w drugim postępowaniu przetargowym najniższa złożona oferta opiewała na kwotę blisko 27 milionów 300 tysięcy złotych. I choć początkowo rozważano, czy nie uda się jednak wygospodarować brakującej kwoty, zrezygnowano z tego. Jak podkreśla Lucyna Gbiorczyk z Biura Prasowego Urzędu Miasta, dotychczasowa współpraca z Urzędem Marszałkowskim układała się bardzo dobrze. Dlatego miejscy urzędnicy są dobrej myśli i liczą, że zmiany, jakie zostaną zrobione w projekcie oraz odchudzony kosztorys zostaną zaakceptowane.